Hej, dzisiaj Wam pokażę, jak można przygotować spring rollsy. Jeśli macie inne ciekawe propozycje na ich przygotowanie, koniecznie napiszcie mi na dole w komentarzach. Na początku zaczynamy od grillowania piersi z kurczaka, pokrojonej na małe kawałeczki, zamarynowanej w ulubionych przyprawach. Ugotowania niewielkiej ilości makaronu ja użyłam zwykłego, jeżeli chcecie, możecie użyć oczywiście makaronu ryżowego oraz podsmażenia mieszanki chińskiej z niewielką ilością soli. Następnie namaczam papier ryżowy w bardzo gorącej wodzie, ale nie parzącej. Nie można tego robić zbyt długo, aby papier się nie rozpuścił. Namoczony papier ryżowy przekładam na szklaną deskę, układam na nim świeżutkie listki szpinaku, ugrillowane kawałki mięsa, oczywiście może być smażone lub gotowane. Mieszanka chińskich warzyw z grzybkami mung. I jeszcze trochę piersi z kurczaka. Nie bez powodu układam to w takiej kolejności i w takim rozmieszczeniu. Dzięki temu cała zawartość spring rollsa będzie widoczna. Dodaję jeszcze troszeczkę zielonej pietruszki. Wszystko starannie zapijam, uważając, aby nie przerwać namoczonego papieru, który zdążył już rozmięknąć. Pierwszy spring rolls gotowy. Teraz pokażę Wam drugą propozycję. Na namoczonym papierze ryżowym układam liście sałaty lodowej, pokrojony zielony ogórek, ugotowane krewetki, trochę kurczaka, makaronu i symboliczną ilość mięty. Uwierzcie mi, że to połączenie smaków jest naprawdę świetne. Wszystko zawijam w trochę inny sposób niż na początku, aby umieścić wystające szczypiory, który będzie dodatkowo ozdobą. Dalej zawijam i gotowe. Można już jeść. Takie spring rollsy będą również przepyszne, jeśli posmarujecie je oliwą i upieczecie. Wtedy staną się one chrupiące. Można je podawać z różnymi sosami, m.in. sosem sojowym. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie koniecznie łapki w górę, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zapraszam Was na Instagrama, Facebooka i Snapchata. Do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa pa!